No dobra, więc zaczynamy dwutygodniową zabawę. Wow. Co mogę na pewno od razu powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest to mój ulubiony kolor miętowy. A dwa, że jest leciutki. Leciutki. Ale on jest malutki. No to będzie leciutki. I co? No ty myjkę będziesz używał tak w nosie, ja pierwsza. Żebyśmy się nie bili, kto pierwszy, no. Hej, dzień dobry, zaczynamy od przedstawienia wam produktu, który znajdował się w tym oto wielkim, ogromnym pudle, ale w tym pudle nie znajduje się ani bobasek, ani mamunia, tylko ta piękna, pionowa, miętowa rura, którą jest... Uwaga! W kamerze pewnie go teraz będzie ciężko przedstawić, ale jakoś sobie damy radę. Więc mamy tutaj pionowy odkurzacz firmy Thomas i... Co muszę od razu powiedzieć na wstępie, jest to odkurzacz pionowy, który nie stoi sam w sobie i się trzyma, tylko mamy do niego takie cudo, które musimy przekręcić do ściany i wtedy możemy bez żadnego problemu go zamocować. Więc dzięki uprzejmości firmie Thomas dostałam do przetestowania właśnie to oto cudo. Jeszcze jedno, ale o tym będzie inny oddzielny film i testowałam go 2 tygodnie. Maglowałam. Robiłam po prostu z nim cuda na kiju, także uwierzcie mi, że został przetestowany w sposób hardkorowy, jak to się mówi. Ja mam też w swoim asortymencie w domu już swój własny, prywatny odkurzacz firmy Thomas. Link znajdziecie w informacji pod filmem. To jest zupełnie inny kaliber, on ma zupełnie inne funkcje, ten odkurzacz, ale to jest mój własny, prywatny, osobisty. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Na dole można zobaczyć mój wcześniejszy model, znaczy, który mam, przepraszam, cały czas i nie zamierzam go oddać, bo jest mój własny, prywatny i cieszę się, że znalazł się w moim domu. Jeżeli chodzi w ogóle o to urządzenie, to jest to oczywiście ładowane przez kabelek, a on działa bezprzewodowo, także w domu nie jeździmy, nie ciągniemy wszelkich kabli, wiecie, nie plączemy, nie podnosimy krzeseł, bo nam się tam gdzieś zawieruszyło coś, ale czas jego pracy to 15-18 minut, także aż czy tylko. Tu z tyłu możecie zobaczyć kawałek kota, bo on postanowił właśnie się położyć do spania. Ale cóż, przejdźmy dalej. Tutaj, słuchajcie, w tym odkurzaczu mamy taki fajny guziczek i później, uwaga, tu z tej strony również mamy fajny guziczek. To znaczy, że odkurzacz jest tak intuicyjnie zrobiony, bo my od razu wiemy, co z nim zrobić i po naciśnięciu po prostu tego wyciągamy i możemy rozłożyć go prawie na części pierwsze. A więc na dole znajduje się po prostu nic innego jak szczotka obrotowa, którą bez problemu możemy również wyjąć, włożyć z powrotem. I gdyby nam się tutaj, słuchajcie, włoski jakieś porobiły, to bez problemu możemy wziąć nożyczki, je poprzecinać po prostu i łatwo można, bardzo łatwo wyczyścić tą szczotkę. Także jak wyszło, tak musi wejść, bo czasami jak wejdzie albo wyjdzie, to nie chce. A tutaj zobaczcie, cyk, pyk i włożone. Tak, rozłączył się. Więc mamy teraz odłączony odkurzacz i zostaje nam w ręku takie oto coś. I co teraz tutaj możemy z tym zrobić? Tu jest włącznik naszego odkurzacza, ale on nie jest taki jak w pozostałych innych odkurzaczach, gdy się spotykamy, że wciśniemy i on cały czas działa, tylko poprzez naciśnięcie musimy go trzymać i on wtedy działa. Gdy puścimy, to przestaje. Tyk, tyk. Uwaga, demonstruję głośność. Genialne, proste. Jeżeli chodzi o jego hałas, to nie mam jakichś zastrzeżeń. Normalnie odkurzacz jak odkurzacz. Moim zdaniem chodzi troszeczkę ciszej, na pewno chodzi ciszej od tego, co ja mam większego kalibru, ale no nie jest znowu cichy, tak że niemowlaka uśpimy, ale nie jest znowu jakiś głośny. To normalny dźwięk po prostu. Także tyle. Mając to w ręku, może omówmy sobie, co tutaj się znajduje? A mianowicie znajduje się tutaj akumulator, czyli po prostu bateria. Później mamy, słuchajcie, tutaj poprzez naciśnięcie filtr, który trzeba wymieniać co jakiś czas. I następnie, słuchajcie, aby opróżnić i wyrzucić śmieci z niego, to też jest nic trudnego. Po prostu otwieramy, wyrzucamy. W środku znajduje się też filtr, który producent zaleca nam myć wodą, osuszyć go porządnie i później włożyć. No i możemy dalej jeździć i odkurzać, prawda? Więc to też nie jest nic trudnego i to są wszystkie rzeczy, które musimy po prostu w nim, że tak powiem, myć. O!
teraz już przejdźmy do najwspanialszej rzeczy, czyli tego cuda i tych końcówek, które tutaj mam. I to są końcówki, które, słuchajcie, bez problemu możecie oczywiście włożyć. I one, to są trzy końcówki. I zastosowanie tych końcówek jest po prostu fenomenalne. Możemy, wiecie, wyczyścić na przykład szczeliny między meblami, szczeliny między kanapą. Możemy go wziąć osobno ze sobą bez tej długiej rury i odkurzyć samochód. Możemy podłączyć znowu długą rurę i na suficie pajęczynki pozbierać, jeżeli nam się takowe porobią. Także jest to naprawdę fajne. I co jest najfajniejsze w tym, bo słuchajcie, to wychodzi całe. I tu mamy tak, jedną końcówkę, drugą końcówkę i trzecią końcówkę. I możemy zawsze mieć wszystkie trzy przy sobie. Gdy używamy tego, możemy sobie po prostu to założyć, używamy tej, nie musimy jej ściągać. No chyba, że mamy jakąś głębszą szczelinę, no to wtedy zdejmiemy, nie? Ale generalnie, gdyby coś, to możemy je cały czas mieć ze sobą i słuchajcie, wiecie jak to jest. Tam położyłem, potem, no gdzie to jest, no gdzie to jest, no nie ma, nie? Więc to też jest fajne rozwiązanie, bo gdy potrzeba, to możemy właśnie mieć cały czas te szczoteczki ze sobą. No dobrze, a najfajniejszym, najwspanialszym moim zdaniem zastosowaniem tego oto cuda jest fakt, iż na przykład mamy małe dziecko albo nakruszy nam, albo nakruszy nam pod stołem, to wtedy bierzemy to, wjeżdżamy sobie wszędzie w zakamarki i po prostu są cuda na kiju i gdy w ogóle mamy jakieś takie zastosowanie, gdzie musimy iść coś odkurzyć, to wtedy odczepiamy go albo bierzemy całego, bo on jest sam w sobie taki lekki, że po prostu ja to nazwałam mini odkurzaczem. Odkurzacz z mini odkurzaczem, także uważam to rozwiązanie za naprawdę genialne i naprawdę, uwierzcie mi z ręką na sercu, że będę, i to bardzo tęskniła za tą częścią odkurzacza. Dobrze, wiecie co? Ja bym przeszła do takiego małego podsumowania, jeżeli chodzi o całość tego odkurzacza. A mianowicie, na pewno musimy sobie powiedzieć jedno. Moim zdaniem taką małą wadą właśnie jest to, że on sam w sobie nie stoi, tylko ewentualnie musimy rzeczywiście znaleźć mu to miejsce do zamocowania na ścianie, aby go później zawiesić. No bo co? No, gdy on nie stoi, jakkolwiek to brzmi, no to musimy go później gdzieś opierać albo kłaść na podłogę i takie różne cuda. Więc uważam to za taką lekką, małą wadę. Po drugie, to na pewno nie jest odkurzacz, którym, słuchajcie, odkurzycie całą chałupę. No chyba, że macie kawalerkę, małe mieszkanko, to okej. Ale tak jak ja mam 80 metrów, no to wiecie, przy nawet tym czasie baterii 15-18 minut, to ja nawet te swoje 80 metrów na dole spokojnie bym odkurzyła. Więc jeżeli ktoś ma małe mieszkanka, to odkurzacz jest po prostu idealny. Do bloku, do kawalerki, to po prostu cud, miód i orzechy. W ciągu tych 2 tygodni, słuchajcie, ja go ładowałam 4 razy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że słuchajcie, ja próbowałam go przetestować na różnych powierzchniach, na dywanach. Ja mam 3 dywany w domu, z czego jeden jest bardzo płaski, 2 są takie grubsze. Bez problemu rolka jeździ, a gdyby Wam się robiła taka akcja, że odkurzacz włączacie, zapala się tutaj lampeczka i potem on za chwilę gaśnie, to znaczy, że przez przypadek te szczotki, które są, słuchajcie, tutaj w środku, się zblokowały i ona się nie chce obkręcać i wtedy odkurzacz Wam się wyłączy. Więc jeżeli taka akcja się zrobi, to należy właśnie tu szpernąć, czy ona się przypadkiem nie zblokowała, mi się tak zrobiło raz na dywanie. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Mówię, matko święta, godzino zepsułam odkurzacz, po prostu już mówię, Boże, co teraz? A się okazało, że to właśnie to. Teraz to wygląda jak taki pistolet. Dobra, a teraz powiem Wam, do czego właśnie, ja, tak jak mówię, ja stosowałam go w ekstremalnych warunkach, na dywanach, w różnych szczelinach, do samochodu, a takim moim głównym zastosowaniem, jeżeli chodzi o mój dom, no bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o mniejsze mieszkanie w bloku, to można nawet całą chałupę spokojnie tym przejechać, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja go głównie, słuchajcie, używałam w kuchni, a ewentualnie jak ktoś wszedł do domu, wiecie, napruszył butami, piaskiem, nie, no to wtedy wzięłam, cyk, pyk. No i wiecie, gdybym miała miejsce do zawieszenia, to już by było po prostu Ameryka, Ameryka. Ale że nie miałam, no to musiałam go zawsze gdzieś odłożyć i oprzeć, tak jak mówię. Ale gdyby on został ze mną na zawsze, to ja na pewno znalazłabym jakieś takie miejsce, gdzie by, wiecie, wisiał i tam by było bajabongo. Byśmy zerkali cały czas na siebie. I później następną rzeczą, gdzie cały czas było, to była kuchnia. Bo jak gdy gotuję, słuchajcie, to hulaj duszo, piekła nie ma i ja zawsze muszę gdzieś napruszyć, nawywalać niektóre rzeczy, także ja sobie tam nie żałuję. Jak gotuję to na całego, nie ma co sobie żałować. Także bez problemu, słuchajcie, wciągnął wszystko,
jeżeli chodzi o pojemnik, to on, no, nie powiedziałabym, że jest jakiś rewelacyjnie duży, tutaj nie będę ukrywać. Tu możecie trochę zauważyć paproszków. I słuchajcie, ile jest sierści zwierząt, jeżeli macie zwierzęta w domu i za każdym razem, gdy macie odkurzacz tego typu, gdzie widać, co jest w środku, to po prostu ręce opadają. Ręce opadają. Odkurzyłam, a wciągam i dalej są kłaki. No po prostu to jest niesamowite. Jak to normalnie człowiek myśli, że ma czysto, a się okazuje później, że jeszcze są, jeszcze więcej. Więc takim ostatecznym podsumowaniem moim jest zawsze zadanie sobie jednego pytania. Tutaj akurat dostałam odkurzacz do przetestowania, a gdy mam swój sprzęt i chcę go zrecenzować, to zawsze zadaję sobie jedno pytanie. Czy kupiłabym go ponownie? Czy warto było wydać na niego pieniądze? A w tym przypadku muszę zadać sobie jedno. Czy będę za nim tęskniła, bo muszę go oddać? Tak jak powiedziałam, test trwał całe 2 tygodnie od świtu do zmierzchu. Naprawdę. No nie, no to pracy go ze sobą nie zabierałam, więc na pewno, słuchajcie, będę za nim tęskniła i w momencie, gdy będziemy mieli, czy ktoś wie, będziemy mieli też górę domu, w której będzie następne 80 metrów, więc wtedy fajnie by było mieć też taki mniejszy kaliberek i gdy coś się stanie, to po prostu nie lecieć z tą moją wielką, z tym moim wielkim, chciałam powiedzieć lochom, z tym moim wielkim kalibrem, tylko mieć właśnie takie coś małe, podręczne. Także ja uważam po prostu rozwiązanie z tą małą rurką, oczywiście nie to, że z tą dużą jest źle, nie? Tylko tak generalnie do filmu łatwiej mi było Wam cały czas pokazywać ten pistolet niż tą całą długą rurę, no bo nie byłabym po prostu w stanie. Więc moją taką opinią końcową jest po prostu to, że na pewno rozejrzaj się, aby Tomuś wrócił do mnie, do domu. No może już niedługo, zobaczymy. Więc to by było na tyle mojego zdania. Czy ktoś z Was posiada ten oto model, albo inny podobny, albo w ogóle jakikolwiek sprzęt firmy Thomas i czy jest z niego zadowolony? To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa.